Ja nie może, wiem, może niech pan zacznie Piotr, ale wydaje mi się, że na pewno dla sponsorów to nie może przynieść profit. My się bardzo cieszymy, że jest takie ogromne zainteresowanie i mimo, że pesymiści mówią, że co roku będzie mniej kibiców, pierwsza runda tej ligi żużlowej potwierdziła, że 9 tysięcy średnio na mecz to jest bardzo dużo. Czy sponsorzy mogą zarobić na żużlu? Niech to powie pan Piotr. No właśnie, panie Piotrze, pan zaczął z własnymi pieniędzmi na własnym małym obiekcie. Wcześniej było oczywiście sponsorowanie w Unitarnów, ale później ta własna przygoda. Czym się zakończyła? Panie redaktorze, przygoda zaczęła się, no można powiedzieć, klęską w trakcie trwania drugiego sezonu. Jednak nie było to związane tylko i wyłącznie z finansami. Obiekt, który znajduje się poza miastem, w odległości 20 km od Tarnowa, trudny dojazd. No ale pan to wiedział, zaczynając. Oczywiście, no myślę, że obiekt ożyje, czy prędzej, czy później. Wiadomo, rzecz, ochrona środowiska, obiekt poza miastem stwarza takie warunki, że z ochroną środowiska będziemy mieć spokój. Panie Piotrze, czy możemy zapytać, bo wiem, to jest dość delikatna sfera i bardzo prywatna. Jakie pieniądze pan zaangażował i czy to są pieniądze stracone? Panie redaktorze, nie są to pieniądze stracone. Jakie pieniądze zainwestowałem? Na pewno nie były to pieniądze małe. Nie będę to wymieniał kwotowo. Z tym, że mówię, obiekt został wybudowany niewielkim nakładem, natomiast gro nakładów poniósł zakup sprzętu, co jest niestety w tym sporcie najdroższe. Proszę pana, panie prezesie, padają inni sponsorzy. Wydawało się, że kondycja finansowa pana Zbigniewa Morawskiego i klubu Zielona Góra jest znakomita. Tymczasem, no, to rdzewiało od pewnego czasu, były doniesienia prasowe, teraz już jest właśnie dość oczywiste, że tam jest całkowita plajta. Ale ja bym chciał wrócić, jak mówimy o sponsorowaniu, o ewolucji, jaka nastąpiła w klubach żużlowych. Tak jak pan słusznie podkreślił, sport żużlowy jest sportem bardzo drogim. Do 90 roku główni sponsory to zakłady pracy, które albo dawały etaty, dawały pieniądze, kupowały sprzęt. Polski Związek Motorowy dawał pieniądze. Od 90 roku kluby stały się samowystarczalne finansowo. Czy były do tego przygotowane? Tak. Tak, główny sponsor to jest kibic. Dlatego my jesteśmy tak ogromnie radzi, że co niedzielę ponad 45 tysięcy ludzi przychodzi na pierwszą ligę. To jest główny sponsor. Następnie ci sponsorzy, pan wymienił Morawskiego, jeszcze można wymienić pana Rolnickiego, można wymienić kiedyś ASPO, pana Jabłońskiego, Marcinkowskiego. Ale jest wiele indywidualnych sponsorów. Każda drużyna pierwszej ligi, drugiej ligi posiada dwóch, trzech sponsorów, którzy sponsorują jednego zawodnika. To są entuzjaści żużla, to są wielcy kibice, fani, którzy na tym nie zarobią. Choć również pojawienie się Morawskiego zrobiło z jednej strony rewolucję, a z drugiej strony wydaje mi się, że pan Zbigniew przesadził, to znaczy za duże pieniądze włożył, nie były potrzebne takie pieniądze. On za wysokie stawki płacił i zawodnikom zagranicznym, i polskim. Stąd myślę, w tym roku my mniej płacimy, kluby mniej płacą zawodnikom i pierwszej ligi. Czyli tych 39 obcokrajowców, którzy jeździć będą w tym sezonie na polskich torach, zarobi mniej pieniędzy niż niegdyś? Tak, tak. O wiele mniej. Ja myślę, że to był taki euforia z posiadanych pieniędzy. Nam nie wypada zapytać się, skąd sponsor ma pieniądze. Stąd ja współczuję panu Morawskiemu, że za pieniądze, które włożył w żużel, będzie musiał odpowiadać. Pojawili się inni sponsorzy. Mam nadzieję, że w sposób lepszy zainwestują. Ale jest pewna zasadnicza różnica, mianowicie przy, nie zaglądając nikomu w portfel, dlatego że każda złotówka w sporcie powinna być dla nas dobrem. Niemniej jednak tam, zdaje się, były kredyty, a więc były to państwowe pieniądze, podczas gdy pan Rolnicki zdecydował się na wyłożenie własnych pieniędzy. To prawda, pan Piotr zainwestował duże pieniądze, przygotował tor. Ja przed programem pytałem się, panie Piotrze, co się dzieje na torze w Machowie. Jest młodzież, próbują, przygotowują się do szkółki żużlowej, więc ja myślę, że w Machowie, w ogóle w województwie tarnowskim, gdzie sport żużlowy jest bardzo popularny, ten tor będzie owocował tym, że młodzi zawodnicy mają gdzie ćwiczyć, a nie zawsze na tych torach pierwszej ligi są dopuszczani. Trzeba chylić głowę przed panem Piotrem, że włożył swoje pieniądze w budowę torów machowych, sprzęt sportowy i myślę, że to jest warte podkreślenia. Panie prezesie, widzów było na inauguracji 47 tysięcy, ale powoli ceny biletów
przybliżają się już do granicy, której nie będzie można przekroczyć, chociaż w Polsce są tanie bilety. Niemniej jednak po prostu taka jest zasobność osób, które chodzą rodzinnie na żurze i ciężko jest im wydać, powiedzmy, no, kwotę niekiedy zbliżoną prawie do 250 000, by udać się z całą rodziną na mecz. W Polsce, jak powiedziałem, jest więcej widzów, ale niestety bilety są zbyt tanie ciągle, by organizatorzy dużych imprez mogli osiągnąć z tego zysk. To prawda, że bilety są relatywnie tanie w stosunku do wydatków, w stosunku na przykład do oczekiwań Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. Grand Prix, który w tym roku inaugurujemy 20 maja we Wrocławiu, aby można było organizować, trzeba wpłacić 40 000 larów do FIM-u. Gdybyśmy mieli 30 000 ludzi, a tyle się spodziewamy na Stadionie Olimpijskim, kiedy można było brać cenę biletów, którą się bierze w Niemczech, czyli cenę 200-250 marek, zawody byłyby ze wszechmiar opłacalne z punktu widzenia finansowego. Niestety my, biorąc pod uwagę stopień zamożności społeczeństwa polskiego, musimy brać bilety tańsze. Także jeszcze na biletach taki wielki. Organizacja Grand Prix, z tego co wyczytałem, będzie kosztowała około 100 000 dolarów. To dużo. Bardzo bardziej, że organizator nosi się z możliwością poniesienia sporych strat. Ja myślę, że rzeczywiście nie można na żużlu zarobić? Ja myślę, że na tych turniejach Grand Prix nie można zarobić, ale na drużynowych mistrzostwach świata. Pan pokręci głową, że nie. Można, na drużynowych mistrzostwach świata w Bydgoszczy można zarobić, ponieważ Polska ma wyłączność do prawa do transmisji telewizyjnej, ma możliwość sprzedania biletów, ma możliwość sprzedania programów, gadżetów, to co jest wszystko na całym świecie, więc myślę, że telewizja jest tutaj jednym z głównych sponsorów. Transmisje dają szansę pokazywać. Panie prezesie, sponsorów. Przegraliśmy prawa z Polsatem, z Kanałem Plus. Jaki w związku z tym będzie zysk dla klubów, które mają transmisję w Polsacie i w Kanale Plus? Ale chciałbym przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego przegrali polska telewizja. Ja nie miałem żadnej gwarancji, kiedy rozmawiałem z całym zarządem na czele z panem Walędziakiem, czy polska pierwsza liga będzie pokazywana. Mnie nie zależało na tym, żeby sprzedać transmisje, które nie będą pokazywane. Kanal Plus pokazuje na żywo co niedzielę. We wtorek pokazuje drugim. A jaką ma oglądalność to na razie? Ale nie, proszę jeszcze odpowiedzieć. Jest tak samo niepokazywane. Ale nie, ponieważ pozostałe mecze, które nie są pokazane w Kanale Plus, są emitowane przez telewizję polską, tylko lokalną. Czyli każdy mecz pierwszej ligi żużlowej jest pokazany w Polsce. A nam zależało na tym, aby jak najwięcej kibiców mogło oglądać, więc myślę, że tutaj monopol lekko został przełamany. Piłka nożna dla polskiej telewizji Polsat i Kanal Plus dla tych. Ale Grand Prix transmisję kupiła polska telewizja, więc będzie również i żurzel polskiej telewizji państwowej. Co się bardzo cieszymy. Proszę państwa, temat...